Dopiero na czwartym treningu wszedłem na boisko, bo byłem naprawdę nieśmiały i tylko przez Kraków Kings zacząłem chodzić na siłownię, bo jak stanę naprzeciwko większego, silniejszego, no to przegram, więc ty musisz być tym silniejszym. Przed koronawirusem zaczynaliśmy już bardziej trenować zagrywki, bardziej pod mecze, aniżeli samą technikę, ale koronawirus to pokrzyżował. Emocje wiadomo mieszane, ale wiedziałem, że to jest moment, w którym muszę sam zadziałać i wykonać własną pracę w domu. Trenowałem kondycyjnie w domu, żeby utrzymać chociaż jakąś tą sprawność fizyczną. Ta kulminacja, która miała się stać 1 czerwca, niestety nie odbyła się. Mieliśmy jechać do Wiednia, rozegrać sparring z jedną z najlepszych drużyn w Europie, co już jest dużym tak naprawdę sprawdzianem dla naszej drużyny. Jak tylko dowiedziałem się, że będzie pierwszy trening, to ja byłem przeszczęśliwy. Wszyscy mówią, ale super, wracamy do pracy, wracamy do treningu. I to jest tak naprawdę coś, na co czekałem najbardziej w tej kwarantannie, na spotkanie się. Ale bardzo się cieszyłem, jak chłopaków spotkałem. To też jest tak naprawdę rodzina. Każdy, kto przychodzi do naszej drużyny, automatycznie staje się jednym z nas. Kto poczuje twoją sytuację lepiej niż kolega z drużyny, który dostawał tak samo jak ty. No i to jest piękne w tym sporcie. W szczególności sporty drużynowe, jak drużyna Kings, jak sam tego doświadczam, że naprawdę łączy to ludzi. Hey!